Kraj wiadomo, że jest piękny pod względem przyrody, architektury, fantastyczne Tbilisi, wino, jedzenie, śpiew i parę jeszcze innych rzeczy, no ale przede wszystkim ludzie fantastyczni, gościnni, zwariowani. Znaczy ja nie mam specjalnych złudzeń po tych ponad 20 latach co do Gruzinów, to znaczy ja po prostu w Gruzji uwierzę, że coś się stało, jak się stało. Jak zaczyna się ten gruziński teatr absurdu pod tytułem, na przykład wyjście w miasto. Wziąć 10 Gruzinów w Warszawie i idziemy w miasto. No to po prostu tego, jak ktoś nie widział, to nie uwierzy. To znaczy w tym, jak jeden wyjdzie, drugi zostanie, trzech wróci, siedmiu pójdzie w lewo, pięciu pójdzie w prawo, ale wszyscy się będą bardzo cieszyć. To może sobie siądźmy i się napijmy trochę wina, to może wyjdziemy. Ja nie wiem, kiedyś tak wychodziłem, pamiętam, 4 godziny z jednego z hoteli warszawskich, bo mieliśmy pójść na Stare Miasto. W którymś momencie po prostu siedziałem i się po prostu bawiłem jak dziecko, patrząc na to, co się dzieje dookoła, więc nawet Gruzji nie trzeba, wystarczy trochę Gruzinów razem. Gruzja nie jest krajem dla każdego z dwóch powodów. Raz, jeżeli ktoś ma obłędnie, powiedziałbym, niemieckie podejście do planowania i punktualności, no to może oszaleć w Gruzji, po prostu, zwyczajnie. Po drugie, nie każdy lubi ten stan takiej radosnej anarchii, która panuje w życiu codziennym w Gruzji. Mnie to na przykład rozczula, rozwala, a jeszcze jako w głębi duszy stary anarchista, to jakby jak ta Unia Europejska wprowadza kolejne przepisy, że banan ma być kwadratowy, a jabłko prostokątne. Mi się to tak podoba w Gruzji, że tam po prostu wszystko hula po swojemu. Ja mówię zawsze wszystkim, zarezerwujcie sobie pierwszy nocek w Tbilisi, jeżeli lecicie do Tbilisi, bo przylecicie w środku nocy. A potem, hej, przygoda, improwizacja. I to jest, jeżeli ktoś lubi podróżować takim podejściem bez żadnych oczekiwań i bez planowania, co podkreślam, takie mniej więcej, że pojechać tu, pojechać tam. Zawsze każdemu mówię, jak widzę, że ma zaplanowanych nie wiadomo ile punktów, ja mówię, weź skreś połowę, zobaczysz, co przyniesie dzień. Gruzja jest idealnym krajem dla ludzi, którzy szukają ludzi, którzy są otwarci na innych, są gotowi nawiązać relacje, a Gruzini odpłacają po prostu w 12-krotność chęć rozmowy i spotkania. Byłem w wielu miejscach na świecie i czegoś takiego nigdzie indziej nie widziałem. Byłem w krajach, gdzie są bardzo gościnni ludzie, no ale to, co się w Gruzji dzieje, to jest niebywałe i cały czas, i szczególnie jak spotykam właśnie ludzi, którzy pojechali naszymi śladami pod wpływem książki naszej i opowiadają o tym, co im się przytrafiło, no to serce rośnie. Trzeba pamiętać, kraj jest biedny, dużo biedniejszy niż Polska. Nie ma nędzy, natomiast przez to, że tylu Polaków i coraz więcej jeździ do Gruzji, że jakieś te stosunki polsko-gruzińskie na poziomie ludzkim, nie mówię o tych wysoko, są niezwykle serdeczne, więc każda pomoc Polaków dla Gruzji jest po prostu jakimś miłym rewanżem za te tysiące supr, które przerobili Polacy w Gruzji i cały czas przerabiają. Chyba prawie każdy Polak, który był w Gruzji, widział, ile Gruzini pokazują serca Polakom, więc może teraz na odwrót. Polskie serce dla Gruzji.